Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Przypominam, że rozmowy Żurnalisty są dostępne dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Maciej Orłoś. Sponsorem podcastów Żurnalisty jest Multident Bonding Center, najbardziej popularna klinika stomatologii estetycznej w Polsce, doktora nauk medycznych Piotra Trafidło. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Dzisiaj u mnie Klaudia Halejcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Za dwa miesiące będą dwa lata i się nie widzieliśmy. Naprawdę? No. To widzieliśmy się przed, przed urodzeniem Nel? Dwa lata. Tak? Nie, po. Teraz, no właśnie. No ja byłam świeżą mamą. Bardzo. Okay. Bardzo. Naprawdę? A tak, ja byłam tak zmęczona. Ja pamiętam, jak się z tobą zobaczyłam, to powiedziałam jej, mam nadzieję, że wykrztuszę z siebie jakąś tam energię, bo no po prostu nie spałam całymi nocami. I tak sobie pomyślałam, że jej, to jeszcze na jakiś podcast, co to jest? W ogóle to był taki trend, dopiero wchodził i twoje podcasty tak żarły, ale wcześniej nie słuchałam żadnych innych podcastów. I sobie myślałam, Boże, jeszcze taka jestem trochę zestresowana, tak strasznie zmęczona. Na co ja się piszę? To jednak przypomniało mi się te emocje. Właśnie. A teraz słuchasz jakichś podcastów? Ciebie tylko. To będzie rolka. A dużo się zmieniło u ciebie przez te dwa lata? Myślę, że bardzo. No w ogóle bardzo zmienia kobietę posiadanie dziecka. Udowodniło mi to, że jestem w ogóle ekspertem w takim multitaskingu, czyli po prostu potrafię robić nagle tysiąc rzeczy naraz, mimo że mam dużo więcej obowiązków. Pracuję, odpisuję na maile, śpiewam, wstawiam pranie, wszystko naraz. Do tego, nie wiesz, mam mniej czasu dla siebie, ale przy tym wszystkim jestem bardziej szczęśliwa. Brzmisz tak bardzo spokojnie, tak ładnie, estetycznie. Bo jestem szczęśliwa teraz, bardzo. W sensie od urodzenia Nelly jestem bardzo zmęczona, naprawdę. No bo to też taki dobry okres jakby zawodowy w moim jakby takim życiu, więc dużo się dzieje, a jednocześnie jestem jeszcze mamą i partnerką, więc tych ról, które teraz jakby gram, jest dosyć dużo, ale one mnie napędzają, więc tak mogę powiedzieć nic w sumie odkrywczego, ale im więcej rzeczy mamy do zrobienia, tym więcej nam udaje się zrealizować i ja przy tym jestem szczęśliwsza. No a w poprzednim roku jeszcze wyszły chyba trzy filmy z tobą, tak? Trzy. W tym roku też się coś ukaże? W tym roku nie. Teraz jakoś wiem, że mam zdjęcia do Netflixa, do jakiegoś serialu. Tam występuję sobie gościnnie, kabarety cały czas robię. No i dużo dzieje się u mnie na Instagramie. Na to postawiłam dosyć mocno. A wiesz, to jest też ciekawe, bo w 2019 roku byłaś w jednym z, powiedzmy, dzisiaj to jako podcast można potraktować, ale to była jakaś taka krótka rozmowa i tam prowadząca nazwała cię influencerką. Wiesz, nie, tak wiesz, kręciłaś nosem i pomyślałam sobie, że jaki to jest krótki okres czasu, a zobacz, jak dużo się zmienia w tej perspektywie. Tak, i wcześniej to trochę miałam takie podejście, że traktowałam to trochę jakby ujmująco, ale to dlatego, że właściwie środowisko, w którym jakby pracowałam, oni tak to odbierali, że to, że jesteś influencerem, to nie jest dobre do tego, czyli to się trochę zabiera talentu, możliwości, jesteś komercyjna, pokazujesz jakieś głupoty, my tutaj robimy w teatrze wielką sztukę, co ty wyprawiasz? I nagle trochę przez ten czas wszystko się odwróciło, nagle ci, którzy hejtowali social media, otworzyli swoje i prosili o rady, żeby co tu zrobić, żeby otworzyć fajny kanał. Więc trochę świat się zmienił. I teraz sobie myślę z tej perspektywy, że bycie influencerem to jest taka bardzo jakby pozytywna rzecz, którą robię i że jak dużo trzeba pracy, bo też nie każdy o tym wie, jak dużo trzeba pracy wsadzić, umiejętności do tego, żeby przyciągnąć taką grupę ludzi i żeby oni chcieli cię oglądać i żeby cię odbierali, wiesz, pozytywnie i żeby zaglądali, żeby wejść w tą interakcję, to jest bardzo, bardzo trudne, więc teraz sobie myślę, że jeśli ktoś mnie tytułuje influencer, to jest taka dla mnie nagroda za to, za tą pracę, którą
którą wykonałam. Mm-hmm. Ale też ciekawym wątkiem w ogóle jest nawet to, jak zadałem ci to pytanie w krótkich pytaniach, czy aktorzy zarabiają za mało, bo wydaje mi się też, że z takiej perspektywy nawet, jako influencerka i równocześnie aktorka, wiele propozycji możesz odrzucić, bo one ci się po prostu nawet nie kalkulują w perspektywie czasu. Dlatego właśnie tak się stało. Zrezygnowałam z grania w serialach takich codziennych, które wymagały ode mnie, no nie wiem, grałam wcześniej w Pierwszej Miłości, jeżdżenia do innego miasta, siedzenie cały dzień, to było bardzo jakby męczące. To też spowodowało to, że jakby jestem mamą i wybrałam projekty, które, które mi pasują, które pozwalają też jakby być na miejscu i mieć jak najwięcej czasu dla dziecka. No ale też to jest nieporównywalne, jeśli chodzi o zarobki influencera, a tego, co się dzieje. Ja bardzo dużo grałam w teatrze i przez wiele lat to było dla mnie największe spełnienie marzeń. Tam się bardzo dużo nauczyłam. Zrealizowałam swoje takie, wiesz, aktorskie marzenie, podszlifowałam swój warsztat, spełniłam się. I teraz sobie myślę, że no, przyszła nowa era do tego, żeby robić, bo wcześniej też pracowałam przy spektaklach komediowych i stwierdziłam, że mogę sama otworzyć taki kanał na Instagramie i też bawić ludzi. I sama być reżyserem, aktorem i produkować sama wszystkie jakby rzeczy. Więc przerzuciłam się i tu się realizuję. No i całkiem nieźle ci to wychodzi, patrząc na to, na te zasięgi. To są zasięgi, których byś nie wygenerowała. No teatr nie jest w stanie wygenerować tych zasięgów. Nie, które... oglądam mniej więcej niż stacja śniadaniowa każdego dnia na samym story, więc to jest naprawdę bardzo miłe. No właśnie. A jakie masz marzenia zawodowe? Tak już zupełnie, zupełnie serio. Jakbyś miała pomyśleć o tym, o czym marzysz zawodowo? Kiedyś zawsze na to pytanie odpowiadałam, że marzy mi się film kostiumowy i tak dalej, ale teraz ja się śmieję bardzo często z moim Oscarem, że przyjdzie taki czas, kiedy aktorzy przestaną grać w ogóle. Nagle zaczną renderować twoją twarz i ten film cały będzie powstawał bez twojego udziału. Będziesz po prostu tylko dawał licencję do twojej twarzy i jestem pewna, że ten zawód umiera. Więc nie umiem sobie powiedzieć, co się jakby, o czym marzę, co może się wydarzyć, co bym chciała, dlatego że trochę mam poczucie, że jesteśmy na takim przełomie ogromnym i ja szukam trochę swojego miejsca. Znalazłam go w internecie, to mnie bardzo cieszy, tu się realizuję i bardzo bym chciała, żeby to się jeszcze bardziej rozrastało, żebym miała taką siłę i głowę pełną pomysłów, żeby tworzyć fajne treści, które ludziom będą poprawiać humor, bo taki jest cel mojego kanału. No mnie to też zastanawiało w perspektywie tego pytania właśnie, co wypowiesz, no bo czy to będzie właśnie marzenie związane już stricte z internetem, czy jednak pomyślisz w ogóle o aktorstwie? No właśnie nie mam pojęcia, bo ja nie zostawiam tego aktorstwa. Ja chcę robić fajne projekty. Tylko teraz jestem trochę na innym etapie swojego jakby życia. Że ten Instagram to się nagle okazało, że jest moją firmą, czymś, czym ja się bardzo spełniam, a aktorstwo, czy jak przyjdzie mi zagrać w jakimś filmie, to będę to traktowała jak takie jeszcze, wiesz, jeszcze spełnienie swoich takich aktorskich marzeń. To tak trochę jak pasji. Hobby. Dokładnie, hobby, pasja. To się tak nagle to się tak wszystko jakby zupełnie zmieniło. Więc no odwróciło kompletnie, no bo jakbyś myślała sobie, że to wcześniej jednak media społecznościowe były dodatkiem, a teraz aktorstwo jest dodatkiem do tego, kim jesteś w mediach społecznościowych. Tak. No i wydaje mi się, że zobacz, jak dużą walutą są twoje media społecznościowe, kiedy dogadujesz na przykład kontrakt w filmie. No, Klaudia, już nie mówisz, uśmiechnęłaś się. Oczywiście tak jest. Jest to na pewno dużym plusem. Kiedyś było minusem, teraz jest taką dodatkową szalą w twoim kierunku, jeśli masz dobre zasięgi. To jeszcze wrócę do tego wątku filmowego. Byłaś ostatnio na premierze Barbie. Fajnie? Fajny film? Nie widziałam go. Naprawdę? Byłaś na premierze i nie poszłaś? Nie, no. No, opowiedz. Przyznałam się teraz, że chodzę na imprezy i nigdy nie zostaję. Tak, to jedna z takich imprez, że zawsze wychodzę na jakieś pokazy i nigdy na nich nie zostaję. Naprawdę robię tą robotę na ściance, pracuję, bo traktuję to jako pracę. Udzielam wywiadów, ale rzadko zostaję na tych bankietach i tym całym show. Kocham swój dom, kocham wracać do domu.
tam się czuję najlepiej. Więc było tak, że zostałam na pierwsze 10 minut, zobaczyłam, która jest godzina i mówię 21:20, ja idę. I ktoś tak zaczął, idziesz? Nie, ja mówię, idę tylko po popcorn, ale popcorn jest tutaj. Tak, ale ten jest zasłony. Więc tak wygląda moja praca. Polecasz się do współpracy na pewno, bo to pewnie była współpraca. Ale bardzo ładnie wyglądałaś. Ale robotę zrobiłam. Tak? Dziękuję, tak. A bawiłaś się lekami jako dziecko? Bardzo długo. Jak sobie tak myślę, to byłam bardzo taka dziecinna, w sensie przez długi czas. Już powinnam wyrosnąć z lalek, a ja nadal się nimi bawiłam i to mnie cieszyło. A to ile miałaś lat, jak jeszcze się bawiłaś lalkami? Jezu, ja jeszcze pamiętam w gimnazjum, że się z czymś nie mogłam rozstać. A teraz jak sobie myślę o nastolatkach, to gdzie nastolatki takie z gimnazjum i lalka? Masakra. No bo ja mnie to zastanawiało nawet, bo ostatnio rozmawialiśmy o tym twoim dzieciństwie w odniesieniu do twojej pracy, o tym, że byłaś aktorką bardzo, bardzo wcześnie. A odzierając dzieciństwo z aktorstwa, ile było w tym dzieciństwa? Ile było takiej normalności? Moja mama sprawiała, że wszystko takie było beztroskie, żeby mnie nie miała takiego stresu, że to, że ja jadę na plan, to jest forma zabawy. I ja się tam realizowałam, ja się tam bawiłam, nie odczuwałam tego jako pracę, nie odczuwałam czegoś, co by powodowało, że nie wiem, że mam w myśli w głowie, że coś tracę, że mogłabym. No czasami było tak, jak musiałam przepisywać zeszyty, ale to chyba każde dziecko, które musi się uczyć, myśli sobie, co bym chciał pooglądać telewizję. Ja myślałam sobie, o, oni biegają po prostu na podwórku i też bym chciała sobie pobiegać. Miałam więcej obowiązków, ale dużo tego dzieciństwa. Ja wychowałam się w bloku z wielkiej płyty. Ja pamiętam, jak ja się darłam pod blokiem. Mamo, dasz kanapkę? Zrzucała ci. Tak, zrzucała mi i krzyczała na mnie, żebym nie robiła wsi, nie darła się pod blokiem, bo przecież jest domofon, ale każde dziecko krzyczało pod blokiem. Więc ja mam dużo takich fajnych wspomnień. Co jest najgorsze, jest, gdybym myślała o swoim dziecku, jak będzie wyglądało ich dzieciństwo, nie? Bo teraz nie ma czegoś takiego. Te dzieciaki tak mało biegają po tym podwórku i ta beztroskość była taka fajna, no. Trzeba było sobie radzić na ośce. No właśnie, ale takie dziewczyny jak ty to chyba sobie łatwo radziły na ośce. No ja tak, potrafiłam sobie poradzić. Niby byłam takim, wiesz, delikatnym aniołkiem, ale wszystkich sobie ustawiałam. Właśnie, a miałaś dużo koleżanek? Tak, ale wolę facetów. Ale przyjaźń damsko-męska nie istnieje. No ale nie istnieje, tak. No to jak wyglądało? Trzeba dobrze wiedzieć, gdzie tu postawić granicę. No, ale to są bardzo ciężkie rzeczy. To jak wyglądały te twoje relacje z innymi rówieśnikami już poza szkołą, tylko i wyłącznie na podwórku? Bo to mówimy o takim okresie, jak byłam dzieckiem? No tak, dziecko i nastolatka. Jestem ciekawy. Jak... No bo jak byłam nastolatką, to już bardzo dużo jakby pracowałam. Już wtedy jeździłam właśnie do Wrocławia. I ten taki proces dorastania był u mnie przyspieszony, no bo musiałam sobie wszystko sama załatwić. Więc moment, w którym dzieciaki są wyręczane jeszcze przez swoich rodziców, mnie nikt z niczego nie wyręczał. Wiesz, takie prozaiczne rzeczy, wszystkie spadały na mnie. Więc ja się odnajdywałam bardziej ze starszą grupą. Dorosłych bądź, wiesz, po prostu od siebie starszych, bo już miałam o czym z nimi rozmawiać. Nie bawiły mnie tematy, wiesz, takich swoich rówieśników. Zawsze byłam do przodu, no bo miałam bardzo dużo innych obowiązków, które mnie po prostu tak rozwinęły, że już takie głupoty, śmiechy na placu przestawały mnie bawić. A jeszcze wracając do tego twojego rodzinnego domu, jaki zapach miało wasze 40-metrowe mieszkanie? Ja do tej pory uważam, że jak ja przyjeżdżam do mojej mamy, to ja wychodzę pachnąca jedzeniem, obiadem. To jest straszne. I jaki taka to jest cebula. Obiad? No co, no mama, no moja Grażynka, ona no co gotuje tak, wiesz, po polsku, najlepiej na świecie. No ja kocham takie jedzenie, tak jak powiedziałam w twoich wcześniejszych pytaniach, że kocham fast foody, kocham takie polskie jedzenie, więc u mnie zawsze były w piątki. No nie, jeszcze tak myślę sobie o dzieciństwie, to tak, co było dla mnie traumą, w piątki były ten ziemniaki z sosem musztardowym i z jajkiem. Masakra. Nieporozumienie. Nieporozumienie. Bo nie wolno mięsa. Nie można mięsa było, absolutnie do tej pory mój tata nie je, ja
Złamałaś się? Ja złamałam się. Jem jest, chociaż ograniczam je teraz. Mm-hmm. Ale nie było, wiesz, nie było, nie przelewało się, więc trzeba było organizować. Wszystko było na bazie ziemniaków. Mm-hmm. Masakra. Bardzo długo nie jadłam ziemniaków później. A chodziliście co niedzielę do kościoła i po kościele był obiad? Tak. Tak, i familiada. Jak każdy w polskim domu prawie. A później jeszcze złoty polscy. No niestety trzeba było wystać. Wtedy mm-hmm. to traktowałam jako traumę. Ja mam wrażenie, że ja przemyślałam całe swoje życie. Odpowiedziałam w głowie na wszystkie nurtujące mnie mm-hmm. pytania przez te 45 minut. I już znałam każde jakby fragmenty mszy, które mnie zbliżały już do końca i wiedziałam, ile mi tam mniej więcej zostało. Dopiero później, już jako taka starsza osoba, miałam kolejny przełom taki, mm-hmm. żeby się otworzyć i żeby czerpać z bycia w kościele. Mm-hmm. A kiedy się obraziłaś? No bo miałaś taki moment właśnie, że odsunęłaś się od wiary. To był ten moment bycia nastolatką? Ja powiem ci szczerze, cały czas tak mam. Naprawdę, no bo to trauma z dzieciństwa, mm-hmm. więc jak byłam nastolatką, to traktowałam jako karę. Dopiero później świadomie zaczynałam chodzić do kościoła i w ogóle wiara jest mi bardzo bliska. Mm-hmm. I do tej pory mam tak, że jakby wierzę mocno w obecność. Mm-hmm. Pana Boga i jeżdżę sobie w takie święte miejsca. Tam mm-hmm. mam bardzo mocne oddziaływania i wszystko, co się w moim życiu dzieje, jest takim wymodlonym marzeniem. Ja to nazywam marzeniem, moją mm-hmm. własną rozmową. Ale później znowu się obraziłam na kościół i teraz tak mam, że nie chodzę na przykład. I że jakby mnie to męczy i że mam... Mój tata uważa, że nie można mieć własnej relacji z Panem mm-hmm. Bogiem i że to, że to tak nie wygląda i że ja popełniam błąd. No ale na razie jesteśmy na etapie, że mamy własną relację, taką mm-hmm. wiesz, sama ze sobą. Ale to nie traktuj tego, że mówię to z jakimś przekąsem i śmiechem. Nie, jasne, że nie. Ja mam zupełnie do tego inne podejście, szczególnie, że naprawdę. Wiem, że ty bardzo tam z Miśkiem lubisz rozmawiać, a tata miał być księdzem, więc tata jaką może mieć, jakie może mieć zdanie? Mój tata Józef jest 4 razy w tygodniu w kościele, naprawdę. Więc takiego domu jestem, więc no przez to, że to było tak intensywne, mm-hmm. mój tata chciał dobrze, ale trochę przesadzał, co w pewnym momencie mnie zbuntowało. Mm-hmm. Ale mnie ciekawi nawet już w odniesieniu do taty, no bo siebie samego poznajemy w sytuacjach kryzysowych. Jak dowiadujesz się, że twój tata ma nowotwór, to jaki to był czas dla ciebie? Tragedia. A ile w tym w ogóle miałeś lat? Kiedy to było? Mniej więcej. Nie było tak stosunkowo... Mm-hmm. Czekaj, z jakieś 7... Czekaj, zapomniałam. Albo to było jakoś, wiem, że mi się tak nałożyły dwa nowotwory, bo i u Tomka, z którym się wcześniej spotykałam. Mm-hmm. I to chyba było przed, a z Tomkiem gdzieś 7 lat, no z 8 lat temu, więc miałam taką dosyć dużą wrażliwość w tym temacie. No i co się dzieje w twojej głowie? No, bardzo mnie to załamało. Widziałam też, jak bardzo moja mama cierpi. Miałam takie dwa jakby światy, bo jednocześnie ja wiedziałam, że to jest jakaś tragedia, z którą ja sobie nie potrafię poradzić, nie umiałam sobie wyobrazić, byłam obrażona, dlaczego tak się dzieje, że człowiek, który, mój ojciec jest takim człowiekiem, którego ja innego nie znam na ziemi, to jest człowiek, który dla mnie nie zna zła. On nie może, nie wie, stanie o kimś plotkować, jak on słyszy, że na przykład my sobie tam z mamą kogoś tam obgadujemy, mm-hmm. wiesz, jak to tam relacja matka z córką, tak wiesz, pozytywnie, mm-hmm. to dla niego to już jest w ogóle masakra, on wychodzi, on nie może jakby słuchać, to jest, on ma serce na dłoń i ja sobie pomyślałam, jak to jest możliwe, że jest tylu ludzi po prostu, którzy robią tak złe rzeczy, a tu po prostu człowiek, który ma serce na dłoni, nagle stoi po prostu na rozstroju, nie wiadomo, co się wydarzy. Ale on był tak pewny tego, tak swojej jakby wiary, on mówi, mm-hmm. że on po prostu modlił się i faktycznie jest dziwna jakby sytuacja, bo on po miesiącu tam się pojawiły przerzuty mm-hmm. na płuca, na nadnercza, szyję, mówi, Boże, jakaś tragedia. I nagle on mówi, że on nie, że on po prostu, jemu to wszystko zniknie, on wszystko wyzdrowieje. I faktycznie później zrobiliśmy badania,
I on mu wyszło, że niby lekarze się pomylili, bo to jest niemożliwe, że nagle jakby gdzieś tam zniknęło. Ja sobie tłumaczę, że w moim życiu jest dużo cudów. Mm-hmm. Dużo cudów doświadczyłam. Dużo takich, których nikt by mi nie uwierzył, gdybym zaczęła mówić. Mm-hmm. Więc ja myślę, że on ma gdzieś jakąś taką opatrzność. Ale ja tej siły nie miałam takiej jak on. To był dla mnie bardzo trudny czas, okupiony łzami, taką bezradnością. Nie chciało mi się jakby pracować. Widziałam, jak moja mama cierpi. To mm-hmm. było bardzo trudne. No poskładanie się po czymś takim, a szczególnie, że ty jesteś raczej wyjątkowo wrażliwa i delikatna. Bardzo jestem wrażliwa. Więc takie sytuacje, gdzie z tego, co mówisz, wyglądało to raczej kiepsko i rokowania raczej były tylko i wyłącznie negatywnie, mogły rozjechać, a też ta twoja relacja z tatą jest jeszcze bardzo wyjątkowa. Moi rodzice, oni są, wiesz, tyle lat razem, oni... To są takie dwa przeciwieństwa, bo moja mama jest diabłem. Jest diabłem, ona z Grażyna, po prostu jest jej carą, ona jest szalona, ona wiesz, rządzi czy w domu, co ma być. A mój tata jest po prostu człowiekiem, który po prostu zagryza zęby i mówi, tak, tak, Grażynka, będzie jak chcesz. Ale oni są tak ze sobą połączeni, że po prostu jak jedno gdzieś jedzie, to drugie za nim tęskni. Oni się kłócą, tak wiesz, w takim sensie, że się wkurzają, obrażają się gdzieś tam, ale są tak za sobą. Ja sobie pomyślałam, Boże, jak jednej osoby z nich zabraknie, to po prostu no, moja mama nie będzie w stanie funkcjonować. Mm-hmm. Ja byłam przerażona tym. Ja mówię, nie możesz tego nam zrobić, nie możesz, tato, tego nam zrobić. Ale to też był taki moment właśnie, bo ja zastanawiałam się, bo ty mówiłaś, że miałeś taki moment powrotu do kościoła i zastanawiałam się, na ile to był ten moment, tak strzelając nie, po prostu. Nie, to nie był ten moment. To nie był ten moment. Ja się obraziłam. Wtedy? Mhm. Ja się obraziłam. Tupnęłaś nogą, tak, i powiedziałaś, że tak, tak to nie... Przeprosiłam, przeprosiłam. Tak to nie będzie. Ale tata, jak chodzi 4 razy w tygodniu, to... Tak. No znam. Ale też są takie złe strony tego, że on jakby tak bardzo jakby wierzy w to, że też nie do końca chce sprawdzać, nie mamy na to wpływu, nie jesteśmy go w stanie przekonać, więc to też są takie dwie strony tego medalu, nie? Ale musicie mieć ciekawe rozmowy. Oj, to jest trudne. Ja sobie wyobrażam ogólnie twoją mamę i twojego taty, którzy siadają przy stole i rozmawiają światopoglądowo, jeżeli są po dwóch przeciwnych stronach. Dokładnie, słuchaj, to jest... Macie plastikowe sztuczce. To jest jeden wielki kabaret, więc czasami jest wesoło ich posłuchać. No dobra, ale też w twoim życiu nowotwór taty to wiadomo wielka, wielka tragedia. I ostatnio nawet napomknęłaś o tym, że byłaś zdradzana. Mhm. To wtedy też w twojej głowie rodzi się piekło? No bo tak, jesteś atrakcyjna, wiesz, że jesteś zdolna, wiesz, że wszystko się zgadza. I jak zadajesz sobie pytanie, dlaczego? I wiesz, że bierzesz diabła. Ja wiedziałam, że ja biorę diabła. Ja wiedziałam, ja go dobrze znałam. Mhm. I wiedziałam, że to tak się skończy, tylko że ja chciałam. Ja zawsze byłam super grzeczną dziewczynką. Ja wcześniej miałam tak wspaniałego... mężczyznę, który był totalnie wpatrzony we mnie, który wyskoczył w ogień, że ja potrzebowałam, byłam młoda, na pewnym etapie po prostu wziąć diabła, który mi tak weźmie po prostu i pokaże zupełnie inny świat. Ja wiedziałam, na co się pisze. Ja wiedziałam, że ja na 100% będę po prostu tam łzy wylewała. Więc trochę sama sobie, wiesz. No nie wierzę ci trochę. Zafundowałam to wszystko. Myślę, że może chciałaś inności, ale czy wiedziałaś, że będziesz wylewała łzy? Nie, ale byłam świadoma tego, że tak może być. Dlatego to mnie aż tak nie zaskoczyło, nie złamało. Bardziej to, że ktoś nie docenił tego, jakiego wartościowego człowieka miał obok siebie, takiego prawdziwego przyjaciela. I to było dla mnie trudne, bo nie chodzi o jakąś tam seksualność czy coś, no bo chyba pan miał problem z tym po prostu. Tylko taką wierzy, no bo że ja oddałam jakby serce i jakby wszystko dla tej drugiej osoby. I chodzi o taką moralność, nie? Że ktoś to po prostu złamał. A ty byłaś zawsze fajną dziewczyną? Za fajną. Ja teraz jestem niedobra. Dobra, rozwin to. Czego nie robisz, co robiłaś kiedyś? No właśnie teraz
po takich właśnie sytuacjach, jak mnie tak dobrze, wiesz, ktoś po prostu porozciachał, to ja dopiero zaczęłam patrzeć na oczy i się umocniłam i nauczyłam się mówić nie, nauczyłam się stawiać troszeczkę na swoim i myśleć o sobie, co jest dla mnie dobre, nie tylko kosztem, wiesz, mnie, żeby komuś sprawić przyjemność. I to jest bardzo dobre, bo nagle okazało się, że więcej osób mnie jakby dzięki temu, wiesz, tak szanuje, moje zdanie, inaczej mnie traktuje, bo ja też wiem, jak, że jestem siebie świadoma, na co mnie stać. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. To podbudowało moją pewność siebie, poczucie własnej wartości, a wcześniej tego nie było. Właśnie, to jest ciekawe w takim wypadku, że musiałaś wyznaczyć granicę, żeby inni potrafili dostrzegać ciebie taką, jaką byłaś zawsze, tylko że musisz być bardziej surowa i wtedy jesteś wyżej w ich hierarchii, w perspektywie szanowania, szanowania ich zdania. A twoja relacja z rodzicami mocno się zmienia? Tak na przestrzeni lat, jak sobie patrzysz na to, na waszą relację, no bo ona jest dość bliska. Twoja mama też opiekuje się waszym dzieckiem z Oskarem. Jak się zmieniała ta relacja na przestrzeni lat? Twoi rodzice na przykład dzisiaj bardzo szanują twoje zdanie? Myślę, że tak, że mają mnie za taką mądrą i odpowiedzialną kobietę, ale daje im też takie poczucie, że ich słowo jest najważniejsze, mimo że czasami tylko tak przytakuje, no bo ciężko to jest, jeśli masz mamę cały czas, praktycznie, wiesz, codziennie, oni też mieszkają 5 ulic od nas, więc mój dom jest pełen ludzi. No i też, wiesz, mam ogromny szacunek do swoich rodziców, więc ten autorytet nie pozwala mi im się gdzieś tam sprzeciwiać. No, autorytet to jedno, ale już dzisiaj wydaje mi się, że masz bardzo dużą świadomość, cały czas jesteś głodna wiedzy, rozwijasz się, więc też na pewno... Tak, kiedy moja mama po prostu daje mi mnóstwo uwag do wychowywania dziecka, to jest co jej ona, tak, to ja już wiem, tak, mamo, to jest twoje dziecko, po prostu to jest twoje kolejne dziecko i po prostu już nawet nie wchodzę w to, bo nie chcę jej sprawiać przykrości, bo doceniam to, że po prostu jest, to jest tak... To jest tak ogromna pomoc, że nie jestem sobie w stanie wyobrazić, gdyby jej nie było. No nic dziwnego, a szczególnie, że to nawet jak opowiadasz o niej w dzieciństwie, jak ta relacja jest zbudowana, też co razem musieliście jako rodzina przejść, no to po prostu jest czymś niesamowitym i aksamitnym trochę z jednej strony, bo bardzo, bardzo delikatnym i wrażliwym i z tego też zostałaś utkana poniekąd i dlatego też mnie zastanawiały te sytuacje kryzysowe, jak potrafiłaś się w tym odnaleźć, a jak jest... Ale też moja mama nie była taka super, nie wiem, taka no, otulająca mnie. Ja właśnie uważam, że ona mnie dosyć mocno i ostro trzymała. Ja na przykład to, co mówię, ja mam ci za złe, że ty mnie za ostro trzymałaś, ja nie jestem takim typem. I tak jak kłócimy się, w sensie kłócimy oczywiście z przymrużeniem oka a propos Nel, to ja mówię, że ja muszę jej mówić dużo, że ją bardzo kocham, że jest wspaniała, że wszystko robi najlepiej. Mówię, bo mamo, ty mi wszystko mówiłaś, że po prostu jest niewystarczająco dobrze. Ja musiałam jak już jako dorosła kobieta upewniać się w tym, że... w moim takim poczuciu własnej wartości, że coś robię dobrze, że jestem atrakcyjna, żeby poczuć się dobrze, bo to jakby rzutowało na wszystko. Nie, na pracę, na wybieranie mężczyzn w swoim życiu, jak nie byłam, wiesz, do końca w zgodzie taka ze sobą. Teraz czuję się wspaniałą, pewną siebie, spełnioną kobietą, ale ja wykonałam ogrom pracy. Czyli musiałaś nadrobić. Musiałam nadrobić. No to jaka to była relacja? Jeżeli mama cię dociskała, to jakie rzeczy cię dociskała? Dociskała cię o to, że masz się uczyć? Czy o co? No bo to mnie zastanawia w takim wypadku, jeżeli mówisz, że... I że na przykład jakieś takie rzeczy, że zawsze mogłabym zrobić lepiej. Naprawdę, Grażyna jest ostra, naprawdę. No, było tak, że jakby... Ona mi tak... Ja trochę rozumiem ją po latach.
Wiesz, ja się wychowałam w biednej rodzinie, w bloku z wielkiej płyty. Oni wpadli na pomysł, w sumie moja mama, żebym może spróbowała zagrać, bo sąsiadka powiedziała, że jestem ładnym dzieckiem i takim rezolutnym, że mogłabym spróbować zagrać początkowo wtedy w reklamach i tak to się potoczyło. No i moja mama... No i ta lawina nagle się tak napędziła. To były lata 90., więc zupełnie inne w ogóle życie, inny plan, inna historia, która teraz by spotkała takie dziecko. No i moja mama była tak przestraszona tym, żebym po prostu była, żebym wyrosła na mądrą kobietę, niezabufaną w sobie, żeby mi tak zwana woda sodowa nie odbiła. I ona bardzo nie chciała mnie chwalić. No i wiesz, co się dzieje, jak masz po prostu rodziców, którzy są dla ciebie autorytetem, a oni boją się ciebie pochwalić. I słyszysz to tylko z boku. No to jest trudne. Te poczucie wartości budują ci najbliżsi. Tak jak moje poczucie wartości wytworzyło się w momencie, w którym chodziłam do psychologa, na warsztaty rozwojowe, bo one mi były potrzebne do wykonywania tego zawodu. No ale też ogrom, teraz taka, czuję się totalnie spełniona, bo na przykład to poczucie takiej własnej wartości buduje we mnie Oskar. A czy nie budujesz też trochę tego sama, patrząc na to, jak Oskar cię traktuje? Tak, dlatego mówię, że ta relacja spowodowała, że ja też się czuję bardziej właśnie taka, wiesz, pewną siebie kobietą, wiem, na co mnie stać, ale wcześniej też wykonałam tą pracę. Może gdybym jej nie wykonała, to też nie spotkałabym Oskara. Inaczej bym się zachowywała, nie utrzymałabym takiej relacji. A to jest bardzo inaczej ciekawe. Bym nie odbierał. No dobrze, a kiedy pierwszy raz poszłaś do psychologa? Jak zaczęłam chodzić na studia. Dlatego, że to też było jakby jednym z elementów w mojej szkole, żeby zobaczyć, jak ten zawód jest z drugiej strony. Wiadomo, że też psychologowie czy później psychiatrzy sami muszą zrobić swoją terapię, poukładać sobie różne rzeczy, żeby móc robić to później z innymi ludźmi. Chociaż ja nigdy nie chciałam być psychologiem, to po prostu mnie ciekawiło. No ale jakby profesorowie namawiali na to, żeby spróbować sobie takiego własnego rozwoju. No i zdecydowałam się na to. Dużo się tam dowiedziałaś o sobie? Bardzo dużo. Byłam wściekła w ogóle. Na początku myślałam sobie, Boże, ona jest jakaś wariatką na pewno. Co ona mi mówi? To nie jest miłe. Ale to było super, bo dzięki temu zrobiłam ogromny krok. A czego się dowiedziałaś, czego nie chciałaś się o sobie dowiedzieć? Nie, to nie jest emisyjne. Ale nie, głównie pracowałyśmy właśnie nad tym poczuciem własnej wartości. Dostałam niezłego kopa właśnie za relacje, które sama sobie wybierałam. Właśnie odnośnie takiej, o której rozmawialiśmy wcześniej, że zostałam zdradzona. Że to sama spowodowałam tym... Spowodowałam takie sytuacje, bo nie wierzyłam jakby w siebie, bo wybierałam takich, a nie innych mężczyzn. Pewne rzeczy mi nie przeszkadzały, zagryzałam zęby. Teraz sobie myślę, jak ja bym spotkała takiego faceta, ja bym 5 minut nie chciała z nim rozmawiać. Po prostu byłam za dobra, za łagodna, z brakiem poczucia własnej wartości i na tamten moment po prostu musiałam dostać niezłego kopniaka. Miałaś ubrane te różowe okulary twojego taty. Niestety. Mój tata mi je założył, ale dobrze, że już są zdjęte. No tak, już rozmawiam o różowym kolorze. Pamiętasz pierwszy artykuł o sobie? Albo nie. Taki pierwszy, który cię mógł zaboleć? O, jest tych artykułów, które mnie bolą, są prawie codziennie. No proszę cię, 45 stron na samym pudlu. Tak? No widzisz, ja czytam tylko czasami jakieś nagłówki i jak ktoś mi podeśle, nigdy nie czytam całego artykułu, bo jest mi po prostu bardzo przykro. Tam w większości nie ma prawdy, a wiadomo, że te portale społecznościowe rządzą się tym, żeby obudzić w ludziach chęć do komentowania. No co ktoś skomentuje? No nikt nie chce pisać, przynajmniej mała grupa osób, jak wspaniale, gratuluję. Bo takie rzeczy ktoś napisze ci na social mediach, bo jest twoim obserwującym, jest z tobą. Ale tam jest grupa przypadkowych ludzi, która ma ochotę się po prostu wyżyć. Więc stwierdziłam, że to nie jest dobra droga i nie czytam. A zawsze mnie to stresuje. A widziałaś nowy sezon Black Mirror?
Tak. I jak to jest ten serial o tej pani, która kupiła platformę i zgodziła się na regulamin. Mm-hmm. Tam jest piękna puenta tego serialu, ja tego i tak nie to nie jest żaden spoiler, że po prostu ta ona się pyta, dlaczego to jest wszystko negatywne. A ona mówi, że tylko ludzie chcą negatywnych rzeczy. No że i to przecież... jest właśnie taka prawda. Tak, i to jest psychologia tłumu. Tylko i wyłącznie o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, bo gdybyśmy my chcieli czytać pozytywne rzeczy, to te portale byłyby napisane tylko i wyłącznie o pozytywnych rzeczach. Tak. Ale nas te rzeczy kompletnie nie interesują. I to jest niesamowite, jak można wykreować też jakby pewne rzeczy w showbiznesie. Ja sobie myślę, że mój dom za 9 milionów będzie już do końca życia, cokolwiek nie zrobię. Wyjdę na spacer, to będzie wyszła halejco na spacer z domu za 9 milionów. Cokolwiek. Oni po prostu robią taką abstrakcję. I sobie myślę, jakiś z Krzysiem Libiszem rozmawiałam o tym. On mówi, Krzysiu, rozumiem twój ból. Wiecznie młody Krzysztof i wiesz, to już nigdy nie zniknie, tak jak mój nagłówek. Mm-hmm. I to media same jakby stworzyły taką otoczkę jakiejś takiej historii bardzo napompowanej. A miałaś kiedyś takie wpadki medialne, których się naprawdę wstydzisz? Albo wstydziłaś? Bo to mnie zastanawiało. Nie, chyba jak myślę, czy bym mogła ci coś powiedzieć? Nie mam nic takiego. Mm-hmm. A jest coś, coś nie, 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 nic chyba nie zrobiłam. Nie jestem taka kontrowersyjna. No właśnie nie. Nie, tylko jest... ludzi ten dom boli, ja nie rozumiem. A mi się wydaje nawet, że on nie boli, tylko on grzeje. Wiesz, że jakoś nie mam takiego wrażenia, żeby ten dom bolał, tylko nie, że on się klika. Tak, on się klika. No ale Klaudia, bo pomyśl sobie, tak zresztą do tego dojdziemy, ale mówiłaś o tym, że w showbiznesie dużo ludzi udaje bogatych. No i nagle masz kogoś, kto rzeczywiście ma piękny dom. I możesz zobaczyć ten dom. Mhm. No to jest piękna przestrzeń. Przecież też to wiesz i to bardzo ładnie wszystko wygląda, to ładnie wygląda w obrazku. Więc wydaje mi się, że to jest też taki pewnik do tego, że to się będzie klikało, bo widać jakiś kawałek domu, który wcześniej nie był widoczny. Tak jak pokazaliście chociażby to z tym wyświetlaniem filmu. Ludzie... Wiesz, co jest niesprawiedliwe, że jakby ludzie jakby mówią, że wszystko, że ja się bardzo zmieniłam, a nic się tak naprawdę nie zmieniło. Jestem zwykłą dziewczyną z domu, w którym się nie przelewało, w którym rodzice wymyślili, że zacznę pracować. Pracuję od dzieciństwa na to. Musiałam sobie zarobić i na studia, na wszystko, na pierwsze mieszkanie. I zawsze byłam w tym biznesie. Zawsze zarabiałam te pieniądze. Przecież grałam i w filmach, i w serialach, i robiłam kampanie reklamowe. Miałam te jakby pieniądze, więc w moim życiu się nic nie zmieniło, oprócz tego, że nagle znalazłam osobę, która również zarabia pieniądze i jest w stanie się jakby połączyć jakby ze mną, co jest powodem tego, że po prostu było nas stać na to we dwoje, żeby sobie kupić jakby taki dom. Nigdy nikogo nie bolało nic, jeśli mieszkałam, wiesz, w fajnym apartamentowcu. Zawsze wszystkie pieniądze inwestowałam w swoje mieszkanie, bo to mi sprawiało radość. Nie kupowałam sobie torebek Chanel ani innych takich rzeczy, bo wolałam inwestować w nieruchomość, bo tak mnie nauczyła moja mama, że zawsze mówiła, dom jest najważniejszy, musisz być niezależna, mieć piękny dom. Ja nie miałam takich możliwości. No i to jest spełnienie moich marzeń. Ja postawiłam wszystko na jedną kartę. No i nawet w pierwszej naszej rozmowie mówiłaś o tym, że spotkałaś kiedyś takiego aktora, który zaczął ci opowiadać o tym, że mieszkanie i że na kredyt. A ty mówisz, że nie, że to kupiłaś po prostu za swoją kasę, którą oszczędzałaś. Ja bardzo oszczędzałam. No i ja bardzo dużo pracowałam, więc dużo też zarabiałam, ale też miałam taki cel, żeby nie wydawać tych pieniędzy. Czy jak chodziłam i na ścianki, to zawsze mówię, to korzystałam z takich możliwości, jakie mają artyści, czyli chodziłam, wypożyczałam ubrania, zwracałam, nigdy ich tam ze specjalnie nie kupowałam, nie jeździłam dobrym samochodem, dopiero dostałam w prezencie od mojego Oscara, wiesz, fajniejszy samochód. No możesz powiedzieć, który? Słucham? Który? Mercedes. Więc no, nie byłoby tego, gdybyśmy się we dwoje nie połączyli, ani ja, ani Oskar. No i też po prostu to jest bardzo ciężka praca, nie imprezowałaś, to jest konsekwentna droga tego wszystkiego, co udało ci się po prostu spiąć i wydaje mi się, że to i tak jest tylko i wyłącznie perspektywa tego, że pomyśl sobie, że jakby w show biznesie, gdyby wszyscy mieli takie domy, to co to by była za ciekawa rzecz? Po prostu to jest to, że jesteś jedną z nielicznych osób,
Ale ja uważam, że tak powinno być. Zobacz, jakby w Hollywood aktor zarabia zupełnie inne pieniądze. Tutaj musisz poświęcić całe swoje życie. To są ludzie, którzy mają ogromne talenty, którzy są naprawdę zdolni, że aż serce się kroi, a tak mało z nich osiąga sukces. Ile jest takich aktorów, którzy zarabiają duże pieniądze? No garstka. Którzy robią super projekty i jeszcze do tego robią kampanie reklamowe za bardzo duże pieniądze. Tylko też nam wbito już w pochodzenie to, że reklamy są ble. Przecież jak ty zaczynałaś, to seriale przecież były B. No właśnie nie rozumiem tego, bo mnie zawsze to fascynowało, stąd jakby trochę mój pomysł na Instagram jest też, żeby pokazywać fajne reklamy. Też oprócz tego sama piszę różne scenariusze innym firmom. Mm-hmm. To mnie się bardzo podoba, jak można fajnie markę pokazać. I zawsze ta reklama, ten marketing był mi bardzo bliski. I nie rozumiem, czemu to jakieś takie podejście było, mi się wydaje, że ono się zmienia, więc całe szczęście, że to jakby umniejsza twojemu talentowi. A w takiej dobrej produkcji w Polsce za główną rolę dostaje się, nie wiem, 500 000 zł? Jaka to jest duża kasa? Tak mniej więcej. Nie mam pojęcia, bo każdy aktor, mi się wydaje, że trochę jest taki sky is limit. Mhm. Dlatego, że każdy aktor, nawet ten, który gra, nie wiem, główną rolę, może dostawać mniej od tego, co gra poboczną postać. Kwestia jest tego, no jak w życiu, jak sobie ma 700 tam ustawisz. Koła, 700 tak. koła na Instagramie, no to na pewno wycenia się wyżej. No. Jak się po prostu ustawisz, jak poprowadzisz rozmowę, ile jest ktoś w stanie za ciebie jakby zapłacić, jaki masz staż. No ja wiem, że na przykład w serialach zawsze miałam gdzieś tam większą stawkę, mimo że nie byłam po szkole, ale to decydowały po prostu lata w tym biznesie. Mm-hmm. No i chyba szkoła już dzisiaj o niczym kompletnie nie mówi. Tak mi się wydaje. No patrząc na to, że na przykład bardzo dużo osób opuszcza szkołę i nie pracuje w tym zawodzie, bo to nie chodzi o talent, to są bardzo zdolni ludzie, tylko żeby jeszcze być w tym miejscu, trzeba mieć wiele innych cech. No musisz się umieć sprzedać. Musisz się umieć sprzedać, musisz mieć taką smykałkę, właśnie do takiego trochę biznesu, umieć się pokazać. No są takie gwiazdy, które po prostu widać, no, że są stworzone do po prostu takiego wyprodukowania z niej wielkiej gwiazdy. Ktoś musi ją wziąć pod skrzydła i po prostu zrobić z niej mega produkt top. A ty jesteś takim kimś? Ja sprzedaję. Stąd jestem tutaj. Myślę, że jest bardzo dużo i zdolniejszych Ale Klaudia, w ogóle w życiu nie chodzi o to, żeby być najzdolniejszym, najpopularniejszym, bo i tak niezależnie do kogo przyłożysz skalę, zawsze się znajdzie ktoś wyżej. Jednak chodzi o to, żeby być, żeby czuć, że ty się do tego nadajesz, bo to jest w ogóle skala tego wszystkiego. Jeżeli ktoś zestawia to, czy ktoś jest lepszy, to ale zawsze znajdzie się lepszego. Ty świetnie wykorzystujesz swoje umiejętności. Dokładnie. Ja bym na to zostawił. Ja też sobie zawsze mówiłam, że nawet jeśli są zdolniejsi, ktoś by lepiej to zagrał. Ale ja wybierali mnie dlatego, że wiedzieli, że jestem bardzo pracowita. Jestem tytanem pracy. Ja spałam po 3-4 godziny. Ja w pewnym momencie brałam wszystkie jakby, nie wiem, projekty. Tak bardzo chciałam się realizować. Jeździłam i do, nie wiem, do Łodzi, do szkoły filmowej, do jakichś młodych operatorów. Myślę sobie, oni pisali do mnie, żeby zrobić jakiś projekt. Ja mówię, dobra, będę robić. Już byłam, wiesz, jakby powiedzmy gwiazdą. Grałam w jednym serialu, w drugim i tu programy show, a ja i tak jeździłam do jakichś takich niekomercyjnych projektów, bo wiedziałam, że mówię, to się zawsze mi przyda, czegoś się nauczę, to może są młodzi, zdolni ludzie, którzy, nie wiem, wyjdą na super, po prostu je reżyserów, będą robić świetne filmy i nigdy nie odpuszczałam. I wydaje mi się, że często dostałam takie projekty, że każdy wiedział, że ja jak w coś się zaangażuję, to po prostu dam z siebie 100%. Mm-hmm. A kiedy pierwszy raz pomyślałaś o sobie, że jesteś gwiazdą? Nie, w ogóle do tej pory nie rozumiem tego określenia i to jest dla mnie takie ciekawe, bo dla mnie gwiazdą mogą być te gwiazdy, które są w Hollywood, które zna cały świat, gdzie nie pojedziesz, każdy cię zna, że to jest taki po prostu ogromny przywilej, ale i ciężar tej całej popularności. A tutaj w Polsce... No proszę cię, no ale jedziesz do Gdańska, jedziesz do Bydgoszczy, do Torunia, do Opola, do każdego innej miejscowości, każdy wie, kim jest Klaudia Chlejcie, mamy swoją skalę.
No to rozumiesz, no że jesteś tak. popularna. No to powiedz na Polskę, no to fajnie, taką tam jestem rozpoznawalna, to mnie cieszy. Ale kiedy pierwszy raz pomyślałaś, że tak jest? Nie myślę, że w ogóle też wcześniej był taki etap dużego boomu, jak byłam nastolatką, bo byłam jedyna w Polsce, która tak dużo, dużo grała i tak sobie zdałam sprawę, że w sumie robię jakieś takie w ogóle fajniejsze rzeczy, że nie mogę wejść wtedy do galerii handlowej, wchodziłam i wszyscy mnie nagrywali. To było takie dziwne i mówię, Boże, naprawdę wszyscy to oglądają i mnie zaczepiają i tak to pamiętam, jak ja się poczułam tak, wiesz, tak super, że chyba jestem fajna, wiesz, jeszcze wtedy właśnie nie mogłam tego zrozumieć. I to, ta chyba ta przyjemność dała mi takie poczucie, że okej, to chyba jest to, że jestem gwiazdą, powiedzmy, no. No bo zobacz, bo mi się wydaje, że ty jesteś taką Julką Wieniawą naszego pokolenia. Tak, chyba tak, no, ale Julka też właśnie o to chodzi, że dlaczego jest Julka? Ja na przykład bardzo ją podziwiam, bo ona tak samo jest tytanem ogromnej pracy. Ona, ja nieraz widziałam nawet pod każdym względem, ona była w Tańcu z Gwiazdami, jeszcze leciała na siłownię, wstawała o 5:00, tu śpiewa, uczy się, jakie ona robi postępy w tym po prostu śpiewaniu. I ona ma jeszcze jakiś taki pierwiastek po prostu gwiazdy. Ja jestem jej ogromną fanką. Jestem zafascynowana tym, co ona robi. A ty nigdy nie chciałaś iść w śpiewanie? Bardzo bym chciała śpiewać i uważam, że ja bym była na scenie genialna. Tylko ja nie rozumiem, czemu mi smoń na ucho nadepnął. Tak? Jest tak źle? Jest bardzo źle. I mam coś takiego, że nawet były różne castingi, że gdzie aktorzy byli potrzebni śpiewający i ja wszystkie wygrywałam i oni nie mogli zrozumieć, dlaczego ja nie śpiewam, bo ja mam taki vibe, jakbym mogła śpiewać. I zawsze mnie podmieniali mi głos. W teatrze też na żywo, nie? Ale byłam wyciszona i udawałam, otwierałam buzię, mówię, kurde, jesteś taka super do tej roli, ale ja mówię, ale musicie mi wyłączyć mikrofon, musimy. Mnie też zainteresowało w tym wszystkim, no bo tak jak rozmawiamy, te media plotkarskie to nie jest nic fajnego, a uważasz, że bez tych mediów plotkarskich byłabyś tak duża i tak popularna, jak jesteś teraz? Jakby były social media? No bo wtedy nie było. Wtedy nie było. To była jedyna rzecz do takiej popularności, no bo każdy wstaje rano i gdzieś tam zagląda na te poltare. Przepraszam, na te, ale może tak być. No tak. portale do innej rzeczywistości. Tak, plotkarskie. I to trochę taki nieodłączny element tego zawodu. No, musisz być. I nawet często chodziłam na eventy, które nie sprawiały mi jakiejś super przyjemności. Natomiast wiedziałam, że one są gdzieś jakimś tam elementem mojej pracy. Zdecydowałam się to robić i po prostu trzeba się pokazywać. No bo to zaciskanie zębów, takie chodzenie na imprezy. Wiesz, że na drugi dzień będzie, o, Klaudia Halejcio była na tym evencie. Oceniam to, jak wyglądasz, jak się prezentujesz. I nawet chociaż chcesz być najlepszą wersją siebie, to nigdy nie wiesz, co z tego wyjdzie. No proszę cię, najlepsza wersja siebie zostanie zawsze najbardziej skrytykowana, bo nastawisz siebie, że jesteś najlepszą wersją, więc niezależnie to, co napiszą, to i tak napiszą przecież i wyłącznie negatywnie zazwyczaj. Muszą, jak się sprzedajesz, to tak będą pisać. No dobra, a jak już chodzi o sprzedawanie, to jak publikujesz coś, ty wiesz, że to się sprzeda po prostu? Masz taką czujkę do tego, no bo patrząc na to, jak prowadzisz swoje media społecznościowe, tak zupełnie serio z branżowej perspektywy, no mi to imponuje. Ale ja ci powiem, że jestem cały czas w szoku. Ja jestem tak w szoku i ja jestem tak wdzięczna, w ogóle to mi sprawia tak ogromną jakby przyjemność i radość. I czasami właśnie mówię, że do mnie to nie dociera. Jak dużo osób jest na moim Instagramie, jak na przykład coś pokazuje klienci i wracają, mówią, nikt tak nie sprzedaje jak Halejcio. I to jest niesamowite. Ja w ogóle nie mam takiej świadomości, ja o tym tak nie myślę. Wiesz, mam taki, no co by nie ukrywać, nie będę teraz kłamać. Zarabiam, mam pieniądze, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby wybierać dane publikacje, danych klientów. Mogę sobie pozwolić na to, żeby, nie wiem, dyktować jakieś reguły w tym wszystkim. I tak robimy. Więc wybieram też rzeczy, które chcę pokazać. No więc i też pracuję z takimi klientami, którzy mają albo są chętni na pokazanie reklamy w taki sposób, który jest zgodny z moim contentem, czyli na moich zasadach.
Więc ja się tym bawię. A jak jest tym prawda, to ludzie to po prostu kupują. Ale ty też stworzyłaś taką przestrzeń do tego, że nawet jeżeli to nie jest prawda, to ludzie mogą wierzyć, że to jest prawda, bo to jest taki świat, który nadaje, ty mu nadajesz ton. To też było dla mnie bardzo ciekawe. Czy był taki moment, w którym myślałaś, że nie przekroczysz pewnej granicy w mediach społecznościowych, ale jednak mimo wszystko spróbowałaś i jesteś dalej? Że nie pokazywanie czegoś, jakiejś takiej przestrzeni, która po prostu była dla ciebie obca i mówiłaś sobie, nie, tutaj na pewno nie wejdę. Był w ogóle taki moment i powiem ci, kiedy to przeskoczyło. Mhm. Jak ja przestałam chcieć być zajebistsza niż jestem. Mhm. Ale to właściwie zawsze mówię, że wszystko przez mamę, bo moja mama zawsze mi mówiła, Klaudia, Boże, nie pokazuj, jaki wstyd, Matko Święta, co ludzie powiedzą, co sąsiadka powie, rozumiesz, Jezus, dzieciaku, weź ty się ogarnij, gdzie ty pokazujesz, jak kiełbasę kroję, no Matko Święta, no nie, no daj spokój, no poczekaj, no gdzie taka obdrapana, ja mówię, mamo, no przecież, a nie masz lepszej, no kiełbasę kroisz mi cały czas. I tak mówisz, prawda, no mówię, Boże, tylko nie mów nigdy, że wszystko było super. Ja mówię, ale dlaczego? To jest... Ja mówię, mamo, wybrałam taki świat, żeby inspirować ludzi. Nie wszyscy tak samo mają takie jakby możliwości. I to jest trochę taka wiara, że możesz być tak naprawdę kim chcesz, tylko musisz być konsekwentnym jakby w tym, pokonać ciężką drogę do tego. Bo ja tylko w tym wszystkim miałam... więcej, jak ciężej niż inni, no bo nie byłam z rodziny medialnej, ani z żadnej takiej ciekawej, żeby ktoś chciał... No z ciekawością to już można negocjować, no. No tak, tak, to, przepraszam, to prawda, to prawda. Ale takiej, wiesz, no bo ludzie kupują całą otoczkę, czyli wiesz, fajne dziecko, jeszcze z rodziny aktorskiej, to się lepiej podoba. Więc ja, i moja mama tak strasznie chciała, żeby to wszystko było idealne. Kiedy ja zaczęłam, powiedziałam nie, bo ja daję wiarę innym dziewczynom, które i to spowodowało wiadomości, które przychodziły do mnie na Instagram, czy myślisz, że ja jestem z małego miasta, myślisz, że mi się może udać, nie mam, nie wiem, kasy, nie mam takich możliwości i tak dalej. I ja zaczęłam z tymi dziewczynami pisać. I mówię, słuchaj, ja też nie miałam możliwości, mi też było gorzej. Jak chodziłam na castingi, to zawsze byłam wyganiana na koniec kolejki. Dzieciaki aktorów dostawały teksty, a ja dostałam w ostatniej chwili jeszcze po prostu z łaską. Nagle się okazywało, że jednak, o, fajna jest. Ale nigdy we mnie nigdy nie rokował. Musiałam pokonać więcej pracy. I zaczynałam motywować te dziewczyny. I sobie myślałam, mamo, nie mogę sprzedawać takiej idealnej jakiejś opowieści, w której ani ty, ani ja nie jesteśmy. Że jakby to spowoduje, że ci ludzie będą też mogli realizować swoje marzenia, jeśli takie jakby mają. I pokażmy, jaka jest prawda, jak wygląda jakby życie. Nie idźmy tym torem, jaki dyktuje Instagram, takim kolorowym, wyidealizowanym jakby życiem, tylko pokażmy, że no, jesteśmy normalne, tak? I że też czasami jest ciężko. I kiedy w sumie pozwoliłam sobie na to, żeby pokazać taką prawdę, nastąpił przełom. A to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, bo to się wydaje zupełnie naturalne. Jeszcze w odniesieniu do tego, co właśnie powiedziałaś ostatnio na premierze Barbie, którego nie widziałaś, że w show biznesie dużo biedaków udaje bogaczy. To jest tak, coś takiego. Tak, ja też wcześniej. Tak? No tak, no wiesz, nigdy tego nie ukrywałam, no bo co, zakładasz drogie rzeczy, które za chwilę musisz oddać. Na przykład. Tylko pytanie, wiesz, na ile to nie są oczekiwania odbiorców względem gwiazd i teraz ta skala, którą ty przyłożyłaś wcześniej, jest właściwa. A powiem ci, że czasami ludzie naprawdę, ja się śmieję, na przykład w państwowym teatrze ludzie na etacie zarabiają tyle, co ktoś no, w sklepie. I to jest, wiesz, i ty myślimy, wow, ktoś jest aktorem, gra, a tak naprawdę, jak sobie przeliczysz, to niektórzy aktorzy mają bardzo ciężko. Większość. Niektórzy tak, mają dobrze. Większość. Niektórzy mają dobrze, dokładnie. I zobacz, jakie to jest przerażające, szczególnie, że możesz się zachwycać, myśleć o tym, że to jest gwiazda, a jeszcze patrząc na to, że dzisiaj aktorzy w mediach społecznościowych są bardzo słabi. Jak sobie spojrzysz naprawdę na aktorów, oni nie mają takich zasięgów jak influencerzy, tacy rasowi influencerzy, youtuberzy albo ludzie z świata internetu.
Bo to jest trudna robota i ja się nad tym zastanawiałam, że przecież oni wszyscy mają takie umiejętności do tego, nie wiem, żeby grać, stworzyć, nie wiem, jakiś fajny kanał, a jednocześnie coś tam nie idzie. Nie mam pojęcia, jaka jest recepta na to, żeby odnieść sukces. Trzeba być. Wydaje mi się, że też konsekwencja jest potrzebna bardzo mocno i nie można tego traktować po macoszemu, nie można traktować odbiorców z internetu jak gorszych. A wydaje mi się, że większość ludzi patrzy na to z butą i z taką wyższością. Bo każdemu się wydaje, każdy widzi zawsze ten wierzchołek tego sukcesu, to, że nie wiem, powstaje jakiś filmik. Nikt nie widzi, ile pracy kosztuje jakby to wszystko. Mm-hmm. Nie wiem, nawet bycie influencerem, musisz... Ludzie chcą cię oglądać na bieżąco, więc co wszystko jakby pokazujesz, musisz przemyśleć swoje treści, musisz nauczyć się, ja się nauczyłam, nie wiem, montować, gdzie jestem totalnie nietechnologiczna, nie po prostu, ja tylko coś dotknę i coś się psuje, naprawdę. I nagle się okazało, że ja muszę się pokochać z wszystkimi aplikacjami, sprzętem do tworzenia, bo ja wszystko robię sama. Wow, to tego się nie spodziewałem. Ja myślałam, szczerze powiedziawszy, że masz ludzi do tego. Jeżeli... Bardzo bym chciała, więc jak ktoś mnie tutaj słucha i jest świetnym w social mediach, to bardzo chętnie przyjmę go do pracy. No, naprawdę. Czyli też wszystko sama nagrywasz? Nagrywam sama, mam paru wideografów, którzy czasami do mnie przychodzą. Jak robimy takie fajniejsze treści, to oni są i wtedy oni montują takie rzeczy. Ale całe koncepcje tego, co się pojawia, jak publikuję, wiesz, to trzeba przemyślić tekst. Bo to jest dużo roboty. Muszę to dobrze przemyślić, żeby nikt mi czegoś nie wyciągnął później. Musisz wrzucić hashtagi, musisz być na bieżąco, co jest w trendach. Ja bardzo dużo też na przykład pokazuję rzeczy, które jest trendami, wiralem jakimś, no bo o to w tym chodzi, o to chodzi w TikToku, żeby się podpinać pod pewne jakby rzeczy, które się pojawiają, więc musisz być na bieżąco. Musisz umieć tam dobierać całe muzyczną oprawę i wrzucać. To wszystko wymaga czasu. No i być właśnie systematycznym, żeby wrzucać. A sama publikacja takiego postu trwa, więc ja zawsze robię tak, muszę wykąpać dziecko, nakarmić i jak ono już tak usypia, wychodzę z pokoju po cichu, publikuję wtedy na przykład post. Klaudia, na komputerze, na TikToku możesz zaplanować publikację. Naprawdę? Ja używam tylko telefonu. Znaczy, już się domyśliłem, jak powiedziałeś, że montujesz filmy na telefonie, ale gdybyś chciała, to jest możliwość jednak. Całkiem niedawno się o tym dowiedziałam, ale tylko i wyłącznie z przeglądarki. Ale wcześniej też miałam takie aplikacje do tego, które pozwalały właśnie planować i wrzucać i miałam taki system, żeby właśnie zrobić, żeby jak najbardziej wykorzystywać dzień, czyli po prostu jednego dnia tworzyć content, który sam się będzie wrzucał, no skoro nie mogłam znaleźć odpowiedniego człowieka, bo jak wcześniej zatrudniałam jakieś dziewczyny, to one bardzo popełniały błędy, a to mi pisały jakieś błędy w tekstach i coś nagle się tam usuwało, więc mówię, o nie, aplikacja będzie dobra. No i też miała błędy, więc trochę się boję. Przejdźmy do trendów w twoim życiu, do Oskara. Dlaczego on nie jest influencerem? O matko, on by był świetnym influencerem, bo on ma ogromną smykałkę taką i komediową, i marketingową. I jak ja bym go słuchała, to moje konto byłoby top on the top, naprawdę. A dlaczego go nie słuchasz? No bo on wymyśla też takie rzeczy, które wymagają czasu, są pracochłonne bardzo. A jak ustaliliśmy, jesteś pracowita. Jestem, ale też jestem mamą, więc realizuję tak, żeby być, wiesz, mamą na etat w domu i jednocześnie influencerką i jeszcze aktorką. To jest to odwracanie kota ogonem, co mówisz, że jesteś najlepsza na świecie, tak? To jest ten fragment? też, raczej jest, słucha mnie jednak. Ale on ma świetne jakby pomysły, chociaż czasami myślę sobie, że on, nasz polski rynek nie jest na to gotowy. No ale to też, wiesz, jedną z rzeczy, których on się kiedyś zajmował, no to też miał swoje agencje marketingowe, też ma jakby klientów prowadzi, więc ten zmysł ma ogromny. A ty go poznałaś na tej imprezie, gdzie Patrycji Kazadi paliły się włosy? Nie znam tej historii. Nie. Nie? Nie. No dobrze, sobie tego chciałem zapytać, że akurat. A tak powiedziała? Nie, po prostu widziałem filmik, bo ostatnio przygotowywałem się do rozmowy z Patrycją Kazadi i właśnie oglądałem sobie i byłaś na tej imprezie. I również na niej... Ja byłam na imprezie, gdzie Patrycji się paliły włosy?
To w ogóle była bardzo dobra ekipa. Bardzo dobra i bardzo ciekawa ekipa na tej imprezie. Niemożliwe, bo ja rzadko wychodzę. Nic Klaudia, wyślę ci link. No ale to powiedz, nie możemy powiedzieć. Ale co, nie wytnę, ale co? Co chcesz się dowiedzieć? Nie, no ciekawe, nie znam takiej historii. No paliły się. Włosy w ogóle to była bardzo, bardzo ciekawa impreza najwidoczniej. Wyślę ci film, będziesz mogła zobaczyć wszystko, bo tam ktoś był na tyle nieodpowiedzialny, że wrzucał to wszystko na Instagram i ktoś nagrał te wszystkie stories, które ten ktoś dodał i wrzucił na YouTube. Mam problemy z pamięcią. Albo spożywałaś alkohol. Nie, ja jestem osobą, która trzyma drinki i udaje. To było dawno przecież. To dawno trzymałeś drinki? Jak dawno? No nie pamiętam. A ja się dawno, od kiedy? Ja w sumie z Patrycją zaprzyjaźniłam się po tym, jak Dance Dance. Mhm. Więc, a Dance Dance był ile? 4 lata temu? Przed chwilą nie wiedziałaś, ile masz dziecko, więc nie oskarżam. Tak, najbardziej się zbliżyłyśmy w czasie pandemii, bo ona też miała schizę, tak jak ja. No, słuchałem waszej rozmowy. U Patrycji na Instagramie, no. Nie. Się poznałyśmy? Nie. Oświeceni hedoniści. A, tak. Klaudia, naprawdę masz świetną pamięć. Ej, on wszystko wie, no, mm-hmm. Dobre. Ale też bardzo mi się podobał ten wątek, że Oskar się w tobie zakochał dawno. Jak oglądał pierwszą miłość, tylko myślę, że nazywasz się Agnieszka Kaczorowska. Tak, to jest jakaś niesamowita historia. I pamiętam właśnie, jak jeden z kolegów nas na tą randkę w ciemno ogarniał i mówi tak, pokazywał mi twoje zdjęcie, ale cały czas mówił, że jesteś Agnieszką Kaczorowską. I to jest niesamowite. Ale Oskar oglądał pierwszą miłość. Agnieszka w pierwszej miłości nie grała, więc no coś mu się tam poplątało, ale mówi, że marzeniem byłam jego z czasów takiego, wiesz, nastoletniego życia. Zobacz. I ma swoje ale marzenie. To jest taki facet, któremu wszystko, co sobie wymyśli, mu się spełnia i przyciąga, tak mocno w to wierzy. Więc... Jak tato. Tak. A po tym wszystkim, co się u ciebie działo, jeżeli chodzi o związki, Oskar musiał długo pracować na zaufanie? Nie, właśnie. W sensie jakoś strasznie szybko się w nim zakochałam. To jakaś taka była pierwsza z moim życiu, tak jakby mnie strzeliło coś, naprawdę. Mieliśmy jakąś taką niezwykłą relację. To jest taki człowiek, który jest właśnie czasami najgorsze, musieliśmy się trochę dotrzeć. On jest bardzo podobny do mnie i ma takie same przekonania o życiu. I jest, no wszystko było takie, wiesz, jak ze snu. Ja dlatego, jak mnie zapytałeś wcześniej o jakieś takie marzenie, to pomyślałam sobie, że ja jestem tak bardzo w nim zakochana, tak mam ogromną miłość do niego, że moim marzeniem jest to, żeby to nigdy nie znikło. Ale ty chyba coś całkiem nieźle dbasz o to, te randkowania wasze i tak dalej. Bardzo pracuję nad tym, bo myślę sobie, że wszystko można po prostu zniszczyć. Najpiękniejszą opowieść, najpiękniejszą miłość. Więc staram się, żebyśmy mieli taki czas dla siebie, żebyśmy cały czas tą miłość podsycali, bo my się bardzo lubimy. Ja z nikim nie lubię tak spędzać czasu jak z nim. Ja z nikim nie lubię tak dużo rozmawiać jak z nim. I nikogo się nie słucham, tylko jego. Tak naprawdę to jest pierwsza osoba, która tak jakoś nie bardzo złamała i nigdy nikt dla mnie nie był tak bardzo ważny jak on jest, więc powiedziałam, że jak mnie gdzieś tam kiedyś złamie, to złamie mi całkowicie moje serce. Ale nie bałaś się, wiedząc też, że Oskar już ma dziecko i tak dalej, że to będzie zupełnie inny rodzaj relacji? Bardzo, przecież jak ja Oskara poznałam, on mówi, wiesz co, no mam dziecko i mówię, wow, super. Gratuluję, no myślałam, oh my god, co ja mam powiedzieć? I mówię, o nie, nie byłam na to jakby w ogóle gotowa i myślę sobie, nie, ja kocham dzieci, super, wszystko fajnie, ale ja nie wiem, czy w ogóle dam radę. Naprawdę. I to było przerażone, byłam tak przerażona i powiedziałam, że absolutnie fajnie, mogę się z kolegą spotkać na kawę. Mimo, że
że czułam jakąś taką ogromną, po prostu jakąś taka byłam rozanielona przy nim, ale mówię, nie, ta historia nigdy dobrze się nie kończy. To jest, jeszcze jestem nastawiona na siebie, mm-hmm. w takim sensie, że ja w końcu czuję się dobrze, jestem sama, to też jest fajnie, mam fajne mieszkanko, fajne rzeczy robię i wszystko jest dobrze i nie chcę jakby mieć tutaj problemów z, wiesz, z partnerką, no bo ona zawsze gdzieś tam mm-hmm. będzie sobie myślała, o Boże, jeszcze dziecko, to trzeba dać tyle miłości, trzeba być tak mądrym. Ja nie jestem chyba jeszcze taka mądra, żeby wziąć ten ciężar tego malutkiego dzieciaczka, który jest niczemu niewinny. Mm-hmm. No ale on mnie tak rozkochał w sobie, to dziecko mnie tak rozkochało w sobie, że ono wyzwoliło we mnie taki instynkt. Ja ją tak pokochałam, że to jest niesamowite. I też Oskar jest tak dojrzałym, tak mądrym mężczyzną, że on jakby w tej całej relacji spowodował, że ja się czuję kochana, mm-hmm. bezpieczna, mam atencję na sobie, że pokazał mi, jak super możemy tworzyć rodzinę w trójkę. I teraz tak samo jest, kiedy jest moje dziecko mm-hmm. i nic się nie zmienia. Wręcz Hania otworzyła tylko taką właśnie miłość do dzieci. I mimo wszystko zawsze czuję się, wiesz, dobrze jakby w tej relacji. I on ma wszystko tak, wiesz, poukładane i też mama Hani jest bardzo taką mądrą kobietą, mm-hmm. która po prostu jest, wiesz, świadoma, że jej po prostu dziecko jest najważniejsze i jak ona jest szczęśliwa jakby z nami i wie, że jestem też mądrą kobietą, to ani nie robi problemu, wręcz mam z nią super relacje, więc chyba to taki na dobry etap w ich życiu trafiłam, no bo to też u Oskara nie było tak od razu. On też swoje musiał jakby przeżyć. Mm-hmm. A szczególnie jak się dowiadujesz, że to jest miłość taka szkolna Oskara i wydaje mi się, że tam w ogóle wszystkie lampki się na żółto zapalają, jak dowiadujesz się, że Oskar rozstał się z mamą Hani jeszcze przed narodzinami Hani. No tak, Hania była malutka, no oni gdzieś tam właśnie są z jednego miasta, całe życie gdzieś tam byli razem, mm-hmm. a później gdzieś tam dorosłe życie pokazało, że jednak gdzieś ich te drogi muszą się rozejść. Mm-hmm. No i co, no ten dzieciaczek niczemu winny, no. No jasne, że nie, ale wiesz, w takiej perspektywie poznawania też mi chodzi o to, że było dużo takich rzeczy, gdzie... Dlatego zapytałem od zaufania. Bo wydawało mi się, że po prostu pomimo tego, że jest tak dzisiaj, jak jest... Ale ja ci powiem, że ja na początku, jak poznałam Oskara, ja byłam pewna, że sobie nie poradzę z tą relacją. No gdzie, no jak? No co, mm-hmm. że ta kobieta cały czas pewnie będzie się odzywać i jak on wytworzy mm-hmm. we mnie to, żebym ja była w jakiś sposób spokojna. Ja nie wiem, jak on to zrobił, ale ja jestem bardzo spokojna. Ja się bardzo dobrze czuję jakby w tej relacji. Jestem pewna jego i nie wiem, chyba taka po prostu jakaś taka miłość i opieka, on po prostu to mądrze rozegrał. No dobrze, powiedziałeś, że mama Hani jest bardzo mądrą kobietą, a wasza relacja od samego początku była dobra? No bo jednak z tej perspektywy jej... Wiesz, jak ja się stresowałam, jak ją poznawałam. A do przedszkola jechałaś wtedy. Tak, odbierałam Hanię. Jechałam po nią i właśnie Ania przyjechała dać jakieś rzeczy. Ja myślałam, że ja zejdę na zawał. Mi się nogi trzęsły. Ja mówię, Boże Święty, ja nie wiem, czy dam radę po prostu. Mm-hmm. Ja mówię, Oskar, dlaczego ja pojechałam po odebrać twoje dziecko? Ja mówię, ja się chyba popłaczę. On mówi, przestań, Anka jest zarąbiaszcza. Ja mówię, dobra. No i nagle wyskakuje dziewczyna, mówi, Jezu, Czesiek, super, jak ja cię lubię w ogóle. Hania jest taka przeszczęśliwa. Ona jest taka rozanielona, jak do was jedzie. I tak ona mnie taką w ogóle takim optymizmem i taką w ogóle przełamaniem totalnych barier. No mm-hmm. bo pomyślałam sobie, wiesz, no ona myśli sobie pewnie, ma jakąś lalkę wudu z moją twarzą i tam ją nakuwa. Mm-hmm. A tu nagle się okazuje, że wychodzi dziewczyna i mówi mi, jak super jest. Ja sobie pomyślałam, w sumie czemu ja się stresowałam, skoro mądry facet nigdy nie będzie z głupią kobietą. Nigdy mnie... Klaudia, przypomnę ci zaraz twoje związki. Ale on jest... Ja nigdy nie powiedziałam, że Oskar zbłądzi. Ja tak. Natomiast skoro on jest, wiesz, mądrym i poukładanym facetem, to u boku też musiał mieć mądrą kobietę. Mm-hmm. Więc wiesz, dwie fajne świadome dziewczyny. No a nie wykonała bardzo dużą, jakby myślę, że
żeby pracę taką, żeby się, wiesz, i pogodzić z całą jakby sytuacją i przewartościować swoje potrzeby, bo to kobiety robią najgorzej, nie? Że czasami walczą o jakby siebie kosztem dzieci i to jest przykre. I w ich relacji tego nie ma. I to jest naprawdę taka godna podziwu relacja. No wasza relacja też będzie się zmieniała, bo powiedziałaś w kwietniu, że a się Oskar... A poza tym jeszcze sobie pomyślałam, że no nigdy nie wiesz, czy nie będziesz też na takim miejscu. I dla mnie to, jak on pokazał mi ten świat z, wiesz, mamą Hani, jak wiesz, jaką dobrą relację ma, jak dba o to dziecko, bo to też jest bardzo ważne. Jak dla niego Hania jest ważna, tak samo ważne będzie dla niego moje dziecko. I tak samo nigdy mnie jakby nie zostawi, nie skrzywdzi, wiesz, tylko zadba o mnie. To jest, to mi bardzo dużo dało takich informacji o tym człowieku, zanim zdecydowaliśmy się na takie poważne, wiesz, wspólne życie razem. Poważne wspólne życie. Powiedziałeś, że Oskar się zaręczył. Jak się zaręczył? Pięknie, zszokował mnie. Wracałam wtedy z pracy. No, tak jak powiedziałam ci, my bardzo dużo robimy sobie niespodzianek, poświęcamy takiego czasu. Sobie on mnie często zaskakuje i nagle się okazuje, że coś ludzie w ogóle biegają po ogrodzie. I okazało się, że to jest jakaś piękna, piękny obiad. A ja przyjechałam taka w dresie, wiesz, z innego miasta, bo graliśmy spektakle. Nie mówi tak, kochanie, wyglądasz pięknie, ale jak masz ochotę się przebrać, bo mam do ciebie kolację w ogrodzie i jak będziesz się czuła dobrze, no to się przewiesz. No ja się poszłam, przebrałam się sobie, Boże, jaką randkę, Jezu, jakiego mam wspaniałego faceta. I tak się nie spodziewałam, znaczy spodziewałam się, nie spodziewałam, tak mi przeszło przez myśl, on myśli sobie, nie, on nie może mnie tak dobrze znać, że pomyślał sobie, że marzeniem moim byłoby, żeby to zrobił w naszym domu, żeby to nie było jakieś takie miejsce, gdzie dostęp mają inni ludzie, że na przykład przygotuje to, nie wiem, obsługa hotelowa i rozsypie na plaży, nie wiem, płatki róż, czy coś w tym rodzaju, tylko że on musi wszystkiego dopilnować. Oczywiście miał ludzi, zorganizował kogoś tam do dekoracji i tak dalej, ale to wszystko wymagało jakiejś takiej organizacji i pomysłu, bo on to wszystko sobie tam gdzieś wymyślił i było przepięknie, była muzyka na żywo, naprawdę, naprawdę się postarał. No dobrze, była muzyka na żywo, co tam jeszcze było? Bo jestem ciekawy w takim wypadku. Pozwól to ludziom wyobrazić. Byliśmy w swoim ogrodzie, była muzyka na żywo, był piękny letni dzień, był kucharz, który nam gotował i przynosił pyszne rzeczy. No i nagle Oskar klękła. I szok. I spełnienie moich marzeń, tak. Masz już wymarzoną piosenkę na pierwszy taniec? Jeszcze nie. Jeszcze nic nie jest zorganizowane. Nawet nie wiem za bardzo, jakbym chciała, żeby to wesele wyglądało. Ale chciałabym już mówić do Oskara, że to mój mąż. Jakie ładne. A byłaś typem dziewczynki, która wizualizowała sobie ślub jako najpiękniejszy dzień życia? Tak. I taki będzie? Tak, bo jestem bardzo rodzinna. Tak jakby jest chyba z mojego domu, że jakby bardzo przywiązujemy tę uwagę. Mój dom był zawsze taki otwarty, pełno ludzi, nadal jest. Mój Oskar mówi, Boże, jak w hotelu, to jest pełno ludzi, to proszę, to przychodzą. Tu nikt się nie zapowiada, na przykład wiesz, wstajesz rano tam w szlafroku i nagle wiesz, o, wpadłam do was na kawkę. Ja mówię, nie, no jasne, pewnie. Wchodź, mam, macie coś dobrego, u was jest zawsze coś dobrego. Więc mój dom jest taki, wiesz, pełen ludzi, więc ja zawsze chciałam mieć duży dom, żeby to było takie spełnienie moich marzeń, żeby była pełna rodzina, żeby były dzieciaki. No, to mi daje szczęście. To jakie to będzie wesele? Masz już jakiś pomysł? Nie mam. Właściwie to mnie przeraża trochę. I dlatego to tak długo trwa. Oskar się śmieje, że jest mu przykro. No bo to była, no wiadomo, że to jest moja działka i muszę to zorganizować. Ale jakoś obserwuję te wszystkie wesela i ciągle nie wiem, gdzie bym chciała być. Wiem, że najchętniej mówiłam do Skaraczy, że chciałabym, żeby to było tylko ja i on. Ale później sobie myślimy, że się chyba wszyscy obrażą. I taki stoję jedną nogą taką, żebyśmy
że chcę, żeby to było tak zupełnie inaczej, mm-hmm. czyli dla nas, bo wesele pewnie jak większość moich koleżanek mówi, jest dla, raczej dla gości, a ja bym chciała, żeby było takie po naszemu. Mm-hmm. No bo też ja z racji zawodu mam coś takiego, że no bardzo, nie wiem, dużo rzeczy dzieje się takich wystawnych, jak niektóre kobiety właśnie przeżywają to wesele. Widzisz, ja chodzę na takie bankiety, które traktuję jak pracę. Nagle makijażystka mnie maluje tak jak na ślubie, mm-hmm. nagle fryzjer mnie czesze, nagle ktoś mi daje piękną balową sukienkę, w której czuję się niekomfortowo i nagle jest tłum ludzi, który gdzieś tam jest zainteresowany i już to jakby przeżywam, bo tak jest element mojej pracy. Mm-hmm. Więc tak szukam czegoś, co będzie takie wyjątkowe dla nas, ale jednocześnie no spełnijmy oczekiwanie naszych najbliższych, bo oni chcieliby. Czyli szukasz kompromisu. Tak. Ale najchętniej to bym chciała wyjechać tylko ze Skarem, żeby nikt tego nie widział i sami sobie powiemy tak. To by było spełnienie moich marzeń. Był u mnie taki gość, który miał swoje wesele takie, że powiedzieli sobie sami. Tak prawdziwie to przeżyli, a później zrobili po prostu imprezę, wesele dla innych ludzi. Jezus, i mój ojciec na kolanach do Częstochowy by musiał iść. Oni tak już za nas, wiesz, bo to tyle trwa. Mm. Nie? To, więc, no właśnie, a wiesz, że naprawdę, ciągle tam w grzechu. Już takie modlitwy odchodzą, że jego córka gdzieś zbłądziła, ale no cóż. No, ale ślub kościelny. Kościelny. I kiedy? Bardzo bym chciała, żeby było to już na przyszłe lato. No to faktycznie musisz się spiąć, jeżeli chodzi o czas. Czyli wtedy powiemy sobie tylko sami, jak nie zdążę. zawsze jest jakieś rozwiązanie tego wszystkiego. No dobrze, ale też mnie interesuje ogólnie ten wątek w perspektywie wychowania dziecka. Mhm. Jak się wychowuje dziecko w wierze? Bo dzisiaj jest dużo, była u mnie Ania Dąbrowska, która powiedziała, że wychowanie dziecka w wierze jest narzucaniem mu czymś. Jak ty patrzysz na to? Nie wiem, to jest bardzo trudne. Mm-hmm. Oczywiście moje dziecko ledwo mówi, ale umie w imię Ojca i Syna i Ducha i Amet. Mm-hmm. Pokazywałam to na Instagramie, więc kto mnie tam ogląda, to wie. Nie wiem, to jest bardzo trudna praca. No bo tak jak ci sama powiedziałam, ja w dzieciństwie traktowałam to jako karę ogromną. Mm-hmm. Dlatego mnie ciekawi, jak to zmieniasz. Nie byłam świadoma tego, jakby nie potrafiłam zrozumieć. Ja uważam, że dla dziecka to jest bardzo trudne, ale ja też uważam, że wiara to jest, wiesz, taka ogromna miłość do mm-hmm. bliźniego. Wiesz, też widzę, jak dużo osób, które zajmuje pierwsze ławki w kościele, nie ma Boga w sercu, naprawdę. Jest wiele takich osób i to nie o to chodzi, żeby po prostu grzać tam pierwszą ławkę w kościele, mhm. tylko że wiara jest taką jakby miłością też do bliźniego, że więc wiesz, taki duch po prostu postaramy się utrzymać, żeby najpiękniejsze takie wartości były utrzymane w naszym domu, a później no sama postanowi sobie, czy wiesz, czy mhm. będzie chodziła do kościoła, wiesz, takie sama dla siebie, bo ja uważam, że Bóg jest miłością. Jeśli kogoś kochasz, to chcesz do Niego przychodzić. Mhm. I no i po prostu z tą myślą ją zostawię, no. No ale też może nawet nie tyle, co przychodzić, bo zresztą sama teraz nie chodzisz do kościoła, ale chcesz tak. po prostu to widzieć. Chcesz być, uczestniczyć. Ja tak, dziękuję no. za każdy dzień, za każdą rzecz. Nawet jak dzieją się rzeczy, których nie lubię, które mi się nie podobają, to zawsze mówię sobie gdzieś tam w mojej modlitwie, że na tą chwilę nie rozumiem. Jestem zła? Jestem mhm. zła. Jestem naprawdę zła. Ale dziękuję ci za każdy dzień, bo on gdzie mnie gdzieś prowadzi. Dziękuję mhm. ci za tą lekcję. Więc jakby ten duch takiej religii jest obecny. Mhm. A jak ona go potoczy, to już zostawię jej. Jak ją jesteś mamą z perspektywy czasu, jakbyś miała tak sobie spojrzeć względem oczekiwań do siebie i rzeczywistości? Staram się być najlepszą, mhm. jaką tylko potrafię. I wydaje mi się, że nigdy nie spotka się dziecko, które by powiedziało, że moja mama wszystko zrobiła po latach najlepiej. Zawsze gdzieś dostrzeżemy w swoich rodzicach jakieś rzeczy, które gdzieś popełnili błąd. Ale ja staram się robić wszystko, żeby być najlepsza w tym. I żeby... Mhm. No, jak najmniej miała mi do zarzucenia, jakby po latach staram się być po prostu kochającą, mm.
wspierającą mamą. Ciężko mówić, bo ona ma 2 latka, więc jakby daje jej ogromne miłości. Nie tylko ja, ale cała jakby nasza rodzina jest bardzo obecna w jej wychowaniu. No ale też zdałam sobie sprawę, że macierzyństwo to taka piękna, taki piękny film, komedia romantyczna, w której są łzy, ale zawsze kończą się happy endem. No bo to nie jest prosta sprawa. Jesteś zmęczony, niewyspany, zdenerwowany często, no ale dostajesz tyle po prostu miłości, które ci rekompensuje wszystko. A wierzysz w bezstresowe wychowanie? Nie. W takim sensie, że w ogóle jak ja zeszłam w ciąży, to wszyscy mi mówili, o, musisz przeczytać te książki, to jest ważne, to jest ważne, to jest ważne. Ja zaczęłam je czytać i sobie myślałam, teraz z perspektywy, ale to były książki o waszych dzieciach, a nie o moim dziecku. I jakby każdy rodzic ma taką ogromną intuicję, bo jak się Nelu urodziła, mówię, Boże, pamiętam jak ludzie byli w szoku, ja powiedziałam na Instagramie, ja nie wiem, ja wiem, że ja nic nie wiem, to jest jakaś masakra, ja naprawdę nic nie wiem, wy mi pomóżcie. I naprawdę dużo ludzi mi we wszystkim pomogło na Instagramie. Moje matki są zajebiste, które są u mnie, naprawdę. Ja tyle wiedzy, ile dostałam od nich, to jest sztos. Ale musisz mieć taką intuicję i ją masz, kiedy ci się rodzi dziecko, że zaczynasz wiedzieć po prostu, co robić. I ja na przykład wiem, co działa na moje dziecko. Wiesz, na przykład znam Hanię już i też mam taką intuicję, że wiem, co jej mogę zaproponować. I każda jest inna i trzeba znaleźć po prostu odpowiednią drogę dla dziecka. No dobrze, a potrafisz nie rozpieszczać dziecka w perspektywie tego, że sama jako dziecko miałaś mało. Dzisiaj możesz dać dziecku najprawdopodobniej wszystko i potrafisz to hamować w odpowiednim momencie, czy myślisz, że gubisz gdzieś tutaj ostrość? No to jest bardzo trudne i sama się nad tym zastanawiam, bo ja uważam, że to, że w moim dzieciństwie nie mogłam sobie pozwolić na wiele rzeczy i że wychowałam się w takim domu, w którym się nie przelewało, to też tak mnie ukształtowało, że ja doceniam wszystko, co się dzieje w moim życiu i wiesz, dziękuję za to, gdzie jestem, co się dzieje, że mogę zarabiać pieniądze, że mogę sobie pozwolić na takie rzeczy, a nie inne, że ludzie mają naprawdę ciężko. Jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna, ale gdybym się urodziła w innym domu, gdyby moja mama inaczej mnie, wiesz, wychowywała i wszystko bym miała, nie wiem, jaka bym była. I to jest bardzo trudne. I ja się zastanawiam, że ja już mam tak ciężko, żeby nauczyć moje dziecko takiego, wiesz, szacunku do pieniędzy, że na wszystko trzeba zapracować. To było fajne, no. Ja odkładałam wszystko i po czym moja siostra mi podkradała, no. Myślę, że to miało jakiś, wiesz, to jak w jakiś sposób mnie kształtowało. A teraz, wiesz, jeszcze jak jestem influencerką, to nagle się okazuje, że marki przysyłają ci w prezencie, nawet o tym nie masz świadomości, nagle przychodzi kurier pojawia się paczka. Ta paczka jest na przykład do Nel. I to jest trudne i nagle ona dostaje, wiesz, pełno jakby rzeczy. Więc staram się po prostu, myślę, że będę starała się bardzo z nią dużo rozmawiać. I też na przykład jak pojawiały się urodziny i było tych mnóstwo prezentów, no to też wszystkiego jej nie daliśmy, tylko jej dozujemy i mówimy, że musi iść do pracy. No wiesz, ile ona z tego rozumie teraz? Nie wiem, ale... No ale to może sama siebie tego uczysz. Tak, dokładnie. Ja sama siebie uczę, żeby być taką konsekwentną, żeby pamiętać o tym, żeby przekazać jej najważniejsze wartości. No poza tym jest Grażyna, a Grażyna naprawdę ma mocną rękę do wychowywania i ona nie pozwoli jej odpłynąć. To jest bardzo ciekawa perspektywa, bo nawet jak opowiadałaś o sobie, że wiesz, tak bardzo odkładałaś na to mieszkanie, że nie malanżowałaś, nie rozwadzałaś tych pieniędzy, a to jest wszystko i wyłącznie ugruntowane tym, co było, kiedy byłaś dzieckiem i w jakim momencie świata i swojego domu się wychowywałaś. I teraz ciekawe, jak będzie taki kontrast twojego dziecka. No to jest trudne, wiesz, no mam pieniądze, zarabiam. Będzie stać mnie na to, żeby dać dziecku na wkład własny.
gdzie ja całe życie pracowałam, żeby pomagać moim rodzicom i do tej pory to robię. Bo też pojawiały się, wiesz, takie artykuły, jak ja mogę moim rodzicom płacić, dawać pieniądze. No a jak? Jak oni by nie przetrwali, gdyby nie ja, gdyby nie moja siostra, mają trudną jakby sytuację, a moje dziecko już będzie miało zupełnie inny start. Mm-hmm. No, to jest, ale to jest też piękno, to jest kontynuacja czegoś tam. Tak naprawdę tego, co zaczęła twoja mama, patrząc na ciebie i kiedy sąsiadka jej powiedziała, że jesteś ładna i że może nadajesz się do reklam. Ale wiesz, oprócz mnie jest też Oskar, on też ma mocno poukładane w głowie. Też jest facetem, który przyjechał ze wsi. Pięć domów i pola kukurydzy, więc on musiał na wszystko sam zapracować. On też jako nastolatek wymyślił sobie jakieś rzeczy, które robił w internecie. Osiągnął tam ogromny sukces, zaczął zarabiać, kombinował na różne sposoby. Jest typem, wiesz, wizjonera, więc jak powstawał internet, to on bardzo, bardzo dobrze się gdzieś tam czuł. No i też na wszystko pracował sam, więc ma świadomość i do tej pory on tak samo pomaga rodzicom, a nie było nigdy to w drugą stronę, że rodzice mu dali, wiesz, bilet do Warszawy i pojechał. Prędzej kopniaka, wiesz, tam by dostał, bo jego rodzice też go dosyć mocno... wiesz, trzymali, co jest super, bo dzięki temu on ma taki szacunek do pracy i mama nigdy mu też nie odpuszczała. Dlatego ja mam też fajnego partnera w domu, który mi pomaga we wszystkim. A co na pewno zabiera wychowanie dziecka? Czas dla siebie. To jest taki moment, w którym największy spokój odczuwasz w łazience. Najpiękniejszy czas, chociaż i tak może się ktoś dobijać. Nagle nie ma takiego, wiesz, beztroskiego czasu, tylko jeśli masz ten czas dla siebie, to go wykorzystujesz po prostu razem z dzieckiem. Dobrze, i już na koniec, bo Oskar od 8 minut czeka na ciebie. Naprawdę? Miałaś taki moment w karierze, kiedy myślałaś, że się kończysz i zaraz wszystko to się skończy? Nie. Takim... przełomem był u mnie czas, w którym postanowiłam, że nie idę na Akademię Teatralną, dlatego, że się obraziłam na środowisko, obraziłam się za to, że po prostu trzeba zagryzać zęby i często jest praca na planie jest dla mnie taka, wiesz, nieetyczna, że niektórzy wykorzystują pewne rzeczy i na dużo rzeczy nie masz wpływu i musisz udawać, że jest fajnie. Ja sobie pomyślałam sobie, ja będę robić, uprawiać ten zawód do momentu, w którym to będzie zgodne ze mną, że nigdy nie będę zagryzać zęby i wiedziałam, że jak pójdę do szkoły, to nie będę miała wyboru, no bo to będzie jedyny mój zawód. A jak ja pomogę moim rodzicom, jak ja się utrzymam i jak ja w ogóle na siebie zarobię, no nie, wtedy będę musiała zagryzać zęby. A tak, jak mi się nie uda, to nie wiem, mam już jakiś papier, mogę coś zrobić i to dało mi taką jakby swobodę. Czyli był plan B. Był. I zawsze jest. Ja oprócz tego, że no, jestem influencerką, gram od paru lat, robię też i kampanie mailingowe innym firmom, więc tego się nauczyłam. Z tego właściwie największe pieniądze zarabiam. Teraz otworzyłam swoją agencję reklamową. Otworzyłam też sklep z samochodami dla dzieci, ale go nie ma go w Polsce, nie sprzedaję niczego na polski rynek, więc ja zawsze robiłam bardzo dużo rzeczy, których inni nie widzieli i nie odczuwałam wcześniej potrzeby, żeby to mówić, bo bałam się, że jeśli ja zacznę mówić o tym, że na przykład właśnie mam swoją agencję, robię kampanie, które mi, nie wiem, zlecają inne agencje, to nagle przestanę grać, no bo tak to odbierało środowisko. No, też nie może być influencerem i być aktorką, tak wcześniej było. Bo nagle, a teraz jest atutem. I teraz stwierdziłam, że w sumie tak się świat zmienia, że ja mogę mówić, że ja robię jeszcze pełno innych rzeczy, których ludzie
nie widzą. Dlatego czasami mnie tak boli, że ludzie mówią, że wszystko dostaję, wszystko mi tak po prostu spływa. Ludzie widzą po prostu wierzchołek tej góry lodowej, na którą po prostu trzeba było mocno zapracować. No tak, ale oni tylko widzą to, co są w stanie zobaczyć pod kątem stereotypu. Jest Oscar, czyli jest gościem, który tak, ma wiele siana. Tak, każdy z nich chciałby liznąć tego sukcesu, ale teraz jakby tak im przedstawić taką prawdę, taką, wiesz, tą drogę ciężką. Że każdy to pytanie, może. Czy ktoś by chciał mieć, wiesz, konsekwencje, bo to nie jest tak, że wszystko było super. To są konsekwencje tego, że ja, wiesz, wylewałam łzy w szkole, nie chodziłam, że nawet ostatnie lata spałam po 3 godziny. Ktoś by pomyślał sobie, ej, ja też muszę się wyspać, ja też chcę mieć życie, nie chcę zagryzać tak zębów. Wiele osób nie ma takich cech, żeby po prostu być takim, powiedzmy, tytanem pracy, żeby się tak poświęcać, żeby dojść do pewnego celu. Wiele osób by odpuściło, gdyby ich postawić na tej samej drodze i wcale by mi jej nie zazdrościli. No jasne, że nie. Nawet jak w pierwszej naszej rozmowie rozmawialiśmy o tej właśnie szkole, o tych fragmentach życia i jakie to były konsekwencje, gdzie każdemu mogłoby się wydawać, że to było coś fajnego, że byłaś gwiazdą, no bo to było w tamtym okresie naprawdę bardzo, bardzo duże i patrząc na to, co musiałaś znieść i nawet jak opowiadasz o tej całej drodze, pomyśl sobie o tych wszystkich przeżyciach, że też ciężko jest wytłumaczyć na przykład o emocjach, kiedy czytasz coś o sobie, kiedy wiesz na przykład, że twoim życiem prywatnym żyje cała Polska, kiedy to czyta. Nie rozważa tego, czy to jest prawda, czy nieprawda. To jest ich fragment twojego świata. A teraz jest jeszcze gorzej, bo wiesz, ja na przykład nie czytam tych rzeczy, bo po prostu to sprawia mi ogromną przykrość i no boję się, że to mi rozwali dzień bez sensu. Ale jak już widzę te nagłówki, to wiesz, o czym myślę? O tym myślę, że mówię, Boże, no Oskar, pewnie coś głupiego mi napisali, on to będzie czytał. I się tak na przykład jakby takimi rzeczami przejmuję. Nie, że nawet mnie to ktoś o mnie oczernia. Tylko wiesz, już mam, jestem mamą, tworzymy rodzinę. I jakby, wiesz, sukces mojego Oskara jest naszym wspólnym sukcesem. I to jest dla mnie teraz dużo mocniejsze i dużo bardziej mnie jakby stresuje. I to jest trudne. Żeby to wszystko poukładać. I dźwignąć. Właśnie, a szczególnie, że masz bardzo dużą rolę do udźwignięcia. Najważniejszą rolę w twoim życiu, czyli rolę mamy. Bardzo ci, Klaudia, dziękuję za dzisiaj. Dziękuję, że nas słuchaliście. Pozdrawiam was.